Biodro jest podstawą dla naszego ciała, jest można powiedzieć fundamentem, który bierze udział we wszystkich niemalże najważniejszych ruchach naszego życia. I tak jak dr Biernat zauważył, jest to staw życia, gdyż ze słabym biodrem mamy słabe życie. I w dzisiejszym materiale pokażę Wam 5 naprawdę prostych ćwiczeń, które pomogą Wam zadbać o ten staw. Witam Was na kanale Athletic Development. Ja się nazywam Alex i w dzisiejszym materiale ogarniamy bioderko. Na początku opowiem Wam o wszystkich aspektach technicznych, a później zrobimy sobie część praktyczną, gdzie będziecie mogli razem ze mną ten zestawik sobie wykonać. Na dole na timeline będą markery, dlatego będziecie mogli sobie łatwo przewinąć do odpowiedniego miejsca, jeśli będziecie chcieli poćwiczyć więcej niż jeden raz razem ze mną. Na początek tylko szybkie ogłoszonko. Startujemy z przedsprzedażą HBA stacjonarnego w formie wideo. Nagraliśmy ostatnie szkolenie, które odbyło się w Warszawie i teraz możecie mieć do niego dostęp za połowę ceny. Dodatkowo dla wszystkich tych, którzy kupią to szkolenie w przedsprzedaży, zorganizujemy bezpłatne webinarium, gdzie odpowiemy na wszystkie Wasze pytania po obejrzeniu tego materiału, dlatego naprawdę warto. Masa wiedzy, masa informacji. Poniżej umieszczam link, gdzie możecie się dowiedzieć więcej na ten temat. A my ruszamy z tematem dzisiejszego materiału. Słuchajcie, pytanie jest takie, jakie zakresy powinniśmy trenować na treningu i to nie tylko chodzi o biodro. Odpowiedź jest prosta, wszystkie. Mało kto to robi, mało kto się zajmuje jakby pracą we wszystkich zakresach w skali swojego planu treningowego. Najczęściej ludzie wykonują najprostsze, najbardziej pospolite ćwiczenia, takie jak przysiad, martwy ciąg, etc., etc. Niestety to nie zapewni Waszym stawom jakby optymalnego dostępu do ruchu i warto jest naprawdę robić ćwiczenia, takie jak pokażę dzisiaj, żeby te stawy dostały to, czego potrzebują, a każdy staw potrzebuje, żeby przepracowywać go w pełnych zakresach ruchu. Biodro, staw kulisty, czyli staw, który uwielbia się rotować, dlatego dzisiaj położymy dość spory akcent na rotację w biodrze. Wewnętrzna rotacja, zewnętrzna. Bardzo często u ludzi zaburzona jest praca rotacyjnego biodra, co budzi później masę, naprawdę masę dysfunkcji związanych z kręgosłupem, z kolanem, gdyż jeśli staw, który ma wykonywać bardzo dużą ilość roboty, nie działa w jakimś zakresie, no to nasze ciało po prostu odzyskuje to kompensacyjnie. Albo w kolanie, rotując go, albo w kręgosłupie, który zaczyna wykonywać za dużą robotę. No i później mamy kontuzję kolana, kontuzję kręgosłupa. No, krótko mówiąc, biodro naprawdę warto jest mieć silne, mobilne w każdym zakresie. Wewnętrzna rotacja to będzie coś, od czegoś zaczniemy, gdyż to bardzo często naprawdę zanika w dzisiejszych czasach. Przebadaliśmy naprawdę setki osób pod kątem zakresów i ta wewnętrzna rotacja no, jest jedną z takich pięt achillesowych, jeśli chodzi o dzisiejsze społeczeństwo. Następnie zajmiemy się zewnętrzną rotacją. Pokażę Wam taki podstawowy, okrojony kars, czyli taką kontrolowaną artykulację stawową, gdyż stawy jakby to jest połączenie jakby dwóch kości. I artykulacja stawowa jest to takie lekkie ruchy w środku w stawie, które wpływają naprawdę w bardzo mocny sposób na całość naszego ruchu. I jeśli to jest ograniczone, na przykład jeśli torebka stawowa jest gdzieś dysfunkcyjnie, gdzieś pospinana, poskręcana, no to to będzie nam definiowało później cały ruch, który nie będzie w odpowiedni sposób egzekwowany w naszym ciele. Zajmiemy się później też tematem zgięcia, wyprostu, przywiedzenia, odwiedzenia. Tak jak widzicie, tych ruchów jest naprawdę bardzo dużo i mało kto, tak jak podkreślam, wykonuje je wszystkie na treningu, dlatego warto jest wykonać taki zestawik sobie raz dziennie. To będzie naprawdę bardzo, bardzo fajne, gdyż główna zasada w naszym ciele jest taka: use it or lose it, czyli skorzystaj albo strać. Jeśli nie korzystacie z jakichś zakresów, to po prostu je stracicie i później będziecie mieć problemy ruchowe. Jest to, ten zestawik możecie wykorzystać zarówno przed treningiem, jako przygotowanie bioder do pracy z Waszymi ćwiczeniami, albo też na przykład po całym dniu, jeśli macie siedzący tryb pracy, przyjść do domu, poświęcić te 10-15 minut, żeby rozruszać swoje bioderka, gdyż one są zaspawane w jednej pozycji w trakcie siedzenia. No i to też będzie świetnym pomysłem. Dobra, przejdziemy sobie pokrótce przez wszystkie ćwiczenia i pokażę Wam na aspekty techniczne, na które warto zwrócić
uwagę. Generalnie zasada jest taka, że chcemy jak najwięcej ruchu przekazać do biodra i jak najmniej poruszać całą resztą Waszego ciała. Czyli żeby nie wyglądało to jakieś kompensacje kręgosłupa, gdzieś tam bioder i tak dalej, ale to będę na bieżąco tłumaczył. Dobra, cyk. Pierwsze ćwiczenie na wewnętrzną rotację. Tak jak powiedziałem, te wszystkie ćwiczenia są naprawdę bardzo proste. Ustawiacie się w ten sposób, możecie się podeprzeć z tyłu. I teraz powolutku rotujemy sobie bioderko do wewnętrznej rotacji, cyk, i wykonujemy drugą. Jedną rzeczą, na którą chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, to żeby jak najmniej ruszać miednicą. Jeśli w tym momencie czujecie, że wszystko Wam się przekrzywia razem z tym biodrem, no to nie wchodźcie do takiego zakresu. Najwidoczniej musicie popracować troszkę więcej, tak żebyście czuli najlepiej rozciąganie z tej strony. Jedna uwaga, jeśli będziecie czuć takie nieprzyjemne, takie jakby trochę miażdżenie kości o kość w środku w stawie, no to oczywiście nie wchodzimy w ten zakres, warto to sprawdzić u jakiegoś fizjoterapeuty. Czyli na przykład, jeśli bym robił coś takiego i czułbym rozciąganie jakby nie tutaj, bo jeśli czujecie tutaj, to jest ok, ale tutaj, od wewnętrznej strony stawu, no to jest już dla Was czerwona flaga i nie wchodzimy do tego zakresu. Dobra, czyli cyk, wykonujemy jak najniżej jesteśmy w stanie i ważne, żeby to też wykonywać w aktywny sposób, żeby to mięśnie ogarniały, a nie żebyśmy się tam pasywnie wciągali, tak? Powolutku, nigdzie się nie śpieszymy. To będzie ćwiczenie numer 1. Ćwiczenie numer 2 na zewnętrzną rotację. Zaraz posprzątam piach i kiepy. Wychodzimy w ćwiczenie, które się nazywa 90-90, czyli w ten sposób. I teraz będziecie odwracać, będziemy pracować nad tą nogą. Będziecie odwracać tą nogę w ten sposób. Widzicie? Tą staramy się mieć przyciśniętą do ziemi przez cały czas, żeby to nie było znowu w ten sposób, że ta się odwraca, a ta jest za nią ciągnięta. Okay? Czyli staramy się przekazać wszystko do biodra. Tak samo można się podeprzeć z tyłu. Im mocniej się podeprzecie i odchylicie, tym będzie łatwiej, dlatego tym możecie sobie wysterować progresję w tym ćwiczeniu. Ok? To będzie ćwiczonko numer 2. Ćwiczonko numer 3 to będzie ten połowiczny kars, o którym Wam mówiłem, czyli położycie się w ten sposób na ziemi. Ważne jest, żeby nie podpierać głowy, tylko położyć ją na płasko do dołu. I teraz popatrzcie, dolna noga jest w miarę wyprostowana i teraz tak o, ta noga jest w przywiedzeniu, tak żeby kolano cały czas dotykało ziemi. I teraz ciągniemy go do maksymalnego zgięcia, takie żebyście najlepiej poczuli tutaj lekkie rozciąganie. I teraz unosimy nogę do góry, do maksymalnego odwiedzenia. Cyk, dochodzimy do krańcowego punktu i wracamy. Pam, schodzimy w dół. Znowu maksymalne zgięcie, maksymalne odwiedzenie. Dobra, to będzie ćwiczenie numer 3. Ćwiczonko numer 4 to będzie forma wyprostu. I tutaj naprawdę chciałbym, żebyście uważali na to, co się dzieje w Waszym odcinku lędźwiowym. Ćwiczenie będzie wyglądać w ten sposób, ale chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, żebyście nie kompensowali i nie ruszali kręgosłupem. Dlatego tutaj możecie napiąć brzuch i jakby nie pozwolić Waszej nodze jakby pociągnąć kręgosłup do przeprostu. I tutaj będziemy robić tak pulsacyjnie w trzech wariacjach, czyli raz, dwa i trzy. Czyli ogarniemy sobie trzy punkty wyprostu biodra. I ostatnie ćwiczenie to będzie taki globalny wzorzec, który fajnie też Was przygotuje, na przykład jeśli macie jakieś przysiady. Czyli wychodzimy, to się nazywa World's Greatest Stretch, czyli najlepsze rozciąganie świata. Coś w tym może być, czyli wychodzimy do dużego przysiadu, popatrzcie, jakbyście mnie przekroili na pół, albo tutaj postawili lustro, no to bym był w idealnym, głębokim siadzie. I teraz tutaj popracujecie sobie Waszą kończyną przez odwiedzenie do przywiedzenia. Możecie nawet większe przywiedzenie wywołać, czyli cały czas tutaj pracujemy bioderkiem. Raz jedna noga, raz druga. Tutaj staramy się mieć wyprostowany kręgosłup, żeby nie zamieniać się w krogulca. Te ćwiczonka wykonacie sobie w zakresie 10 powtórzeń w jednej serii. Także widzicie, że za dużo tego nie ma. Dobra, w takim razie przygotujcie się i lecimy z częścią praktyczną, gdzie będziecie mogli wykonać te ćwiczenia razem ze mną, żeby jeszcze lepiej je ogarnąć. Dobra, lecimy z pierwszym ćwiczeniem. Ustawiamy się w ten sposób, leciutko prostujemy kręgosłup. I teraz tak, wbijamy pięty w podłoże i to przez piętę jakby będziecie się odwracać do wewnętrznej rotacji. Ok? Zaczynamy sobie od prawej nogi i powolutku cyk. Leciutko przytrzymujemy na końcu
Dwa. Jeszcze raz uczulę, żebyście nie czuli żadnych bólów w środku w stawie, bo to nie jest nic zdrowego. Macie czuć to na tkankach miękkich. Mamy po dwa. Trzy. Trzy. Oddychamy sobie przez nos. Jesteśmy w połowie, po 5 powtórzeń już jest. Pym. 6. 7 strzałów. Staramy się jakby z każdym powtórzeniem zejść troszeczkę niżej. Starajcie się, żeby dwa pośladki leżały w miarę równo na ziemi. I po ostatnim. Pak. I cyk. Pierwsze ćwiczenie za nami. Przechodzimy do drugiego, czyli do zewnętrznej rotacji. Siadacie sobie w pozycji 90-90. Ta noga jest cały czas przyklejona. Podpieramy się znowu tyłem. Można leciutko ściągnąć łopatki i lecimy. Najpierw jedną nogę sobie zrobimy. Zaczniemy od prawej. Raz. Dwa. Pierwsze trzy to mogą być takie rozruchowe, żeby od razu nie wchodzić w końcowe zakresy. Trzy. I od teraz każde powtórzenie staramy się wejść troszeczkę głębiej. Cztery. Pięć. Jeśli na początku czujecie, że nie macie mobilności, nic nie szkodzi, te ćwiczenia właśnie pomogą Wam w tym, żeby tą mobilność odzyskiwać. Ostatnie trzy. Raz. I tutaj już się naprawdę postarajcie. Dwa. I ostatni. Trzeci. Zmieniamy stronę. Raz. Dwa. Trzy. Jeśli czujecie, że to jest dla Was za dużo, możecie się oprzeć w ten sposób. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Jeszcze trzy ostatnie. Osiem. Dziewięć. I ostatni. Dyszka. Dobra. Dwa ćwiczenia już za nami, czyli nie jest najgorzej. Dobra, teraz kładziemy się na boku. Robimy sobie z łokcia poduszkę. Noga, która leży pod spodem, jest wyprostowana. I teraz dochodzimy do kąta prostego. Kolano jest przyklejone do ziemi. Jeśli czujecie, że kolano nie dotyka Wam ziemi, to może tutaj być problem w paśmie, w pośladku, które Was po prostu są zbyt spięte, zbyt napięte, więc to też wypadałoby się rozciągnąć, wyrolować. No ale dobra, przechodzimy teraz. Mocne zgięcie, maksymalnie tak jakbyście chcieli kopnąć się w twarz niemalże. I teraz z tego punktu wyjdziemy sobie do odwiedzenia i wrócimy znowu do maksymalnego zgięcia. Prześlizgniemy się do kąta prostego. Cyk. Dwa. Trzy. Kolano raczej maksymalnie zgięte. Cztery. Pięć. Sześć. Dobrze. Siedem. Ostatnie trzy. Oddychamy przez nos. Osiem. Dziewięć. I ostatnia na tą stronę. Cyk. Dyszka. Dobra. Przechodzimy teraz na drugą stronę. Znowu. Kładziemy się głowę na tym. Dolna noga wyprostowana. I teraz lecimy. Maksymalne zgięcie, tak żebyście aż poczuli, że ciągnie Was w pośladku. Maksymalne odwiedzenie, żebyście poczuli, że aż ciągną Was przywodziciele. Cyk, raz. Dwa. Trzy. Cztery.
5, połowa. Sześć. Siedem. Oddychamy przez nos. Osiem. Dwa ostatnie. Dziewięć. I ostatni. Cyk. Dziesięć. Dobra. Wchodzimy teraz w podpór przodem. I zrobimy sobie teraz aktywizację, w zasadzie przepracowanie biodra w wyproście, które też jest niezwykle, niezwykle ważne. Szeroko rozstawiamy się na rękach. Staramy się zacząć z punktu, gdzie kolano jest mniej więcej pod biodrem. I teraz lecimy. Raz, zaczynamy od prawej nogi. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. W trzech pozycjach. Czyli w przywiedzeniu, wyprost, neutral, wyprost, wyprost, ciach, znowu, przywiedzenie, neutral, odwiedzenie, wyprost, cyk, jeszcze trzy razy, raz, dwa, nie kompensujemy w odcinku lędźwiowym. I ostatnia seria będzie i znowu, przywiedzenie, wyprost, neutral i odwiedzenie. Zmieniamy kończynę. Ja zmieniam stronę, żebyście lepiej widzieli. Znowu przywiedzenie. Cak. Wyprost. Tak samo. Oddychamy sobie. Szeroko rozstawiamy się na rękach, jeśli nie jesteście w stanie złapać równowagi. Pa, cyk, cyk, pa, cyk i wracamy przez tego neutrala. Robimy sobie trzy ostatnie. Starajcie się to robić w kontrolowany sposób. Dwa ostatnie, cyk. Żebyście nie robili tego, to nie jest ok. Jak się wam trochę ruszy, to nic nie szkodzi. Ale żeby to nie był główny ruch wykonany jako wyprost. I ciach. Dobra. Ok. Przechodzimy teraz do ostatniego ćwiczenia, czyli zaczniemy sobie może tym razem od lewej nogi. Czyli wychodzimy. Się bokiem ustawię. Tak głęboko się rozjeżdżacie, jak pozwala wam na to mobilność. Podpieramy się przodem i zrobimy w ten sposób. Odwiedzenie i przywiedzenie. Przygotowani i lecimy. Stopę staramy się utrzymać na ziemi, żeby się nie odwracała. Dwa. Trzy. Cztery. Proszę tą rękę troszkę ściągnąć do środka. Pięć, żeby jeszcze więcej było tej wewnętrznej rotacji w takim zgięciu. Siedem. Trzy ostatnie. Osiem. Dziewięć. Ostatni. Dziesięć. Zamieniamy stronę. Znowu tą rękę troszeczkę bardziej do środka. Jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Połowa. Sześć. Oddychamy sobie przez nos. Siedem. Osiem. Dziewięć. I ostatni. Dyszka. Dobra. Teraz, żeby dopełnić naszego dzieła, warto sobie posiedzieć w przysiadzie, rozluźnić się troszeczkę, żeby te biodra też dostały takiego mocnego wzorca przysiadu, gdyż to jest dla nas też niezwykle ważna pozycja. Dobra, dzięki, że zostaliście ze mną do końca i wykonaliście ten krótki workaucik dla biodra. Mam nadzieję, że spotkamy się jutro i zrobicie ten workaucik znowu ze mną, żeby wasze biodra były jak najbardziej syte. Przypominam o przedsprzedaży naszego huba stacjonarnego. Link znajdziecie w opisie. Z mojej strony to na dzisiaj tyle. Także trzymajcie się i na razie.